Cześć. Pytanie, jak dobrać prawidłową wysokość kijów dla siebie, jest kluczowym elementem przed rozpoczęciem przygody z Nordic Walkingiem. Postaram się Wam w jednym ujęciu i w kilku słowach pokazać, jak tego dokonać. Wyposażony w dwa podstawowe elementy, takie jak kije do Nordic Walkingu i centymetr taki budowlany. Jeśli takie jedną z tych rzeczy macie w domu, to już macie zadanie dość mocno ułatwione. Trzecim elementem, którego jakby nie ma, jest po prostu matematyka. Kije ustawiamy sobie oczywiście do wysokości naszego ciała, do naszego wzrostu, w taki sposób, aby kij po postawieniu pionowo na podłożu chwycony na wysokości rękojeści dał nam w łokciu kąt prosty. Dla osób, które zaczynają, jest zalecane, aby ten kąt był trochę bardziej rozwarty, czyli żeby ręka była niżej. Z niższym kijem jest się po prostu łatwiej nauczyć maszerować. Dlatego nie jest źle, jeśli na początek zaczniesz swoją przygodę z kijami o regulowanej wysokości, bo bardzo prawdopodobne, że po kilku miesiącach chodzenia Twoje mięśnie nabiorą elastyczności, Twoja technika będzie jeszcze lepsza i w konsekwencji wysokość Twoich kijów będzie musiała być większa. Ten samochód, który widzicie w oddali, nie wiem, czy on jest widoczny, właśnie przejechał po jednym z moich sprzętów. I nie są to kijki na szczęście, tylko ten centymetr budowlany. Na szczęście nic mu się nie stało, ale także okej, zaraz go jeszcze użyję. Wracając do tematu, kąt prosty jest takim optymalnym punktem na sam początek, ewentualnie jest takie ustawienie, gdzie jest kij lekko niższy. Ta zmiana wysokości, która Was będzie interesowała w przyszłości, nie będzie większa niż w zakresie 5 cm. Także tutaj wystarczy nam dosłownie ten zakres regulacji w zakresie 5 cm. Ja kiedyś zaczynałem sam na kijach o wysokości 120 cm. Niekiedy jeszcze do tej wysokości wracam, kiedy chcę pochodzić trochę lżej lub po prostu zmienić bodźcowanie mięśni, ale zazwyczaj chodzę na wysokości kijów 125 przy wzroście 1,80 m. Ale też bywa tak, że jeśli chcę z kolei pójść trochę mocniej, jeszcze się zmęczyć i znów zmienić bodźcowanie mięśni, to ustawiam sobie kij na wysokości 130. Ale tak jak mówię, początkowa wartość powinna być trochę niższa. Także kąt prosty w stawie łokciowym to jest punkt, od którego wychodzimy. Jak sobie go zmierzyć, nie mając kijów jeszcze swoich w zanadrzu? Może masz w domu taki właśnie centymetr budowlany, może taki, po którym niekoniecznie jeżdżą samochody, ale po prostu coś takiego pewnie gdzieś w domu się u każdego znajduje. Więc wystarczy, że sobie postawisz taki centymetr płasko, po prostu pod kątem prostym oprzesz o podłoże. Chwyć tak, żebyś kąt właśnie w stawie łokciowym miał kąt prosty. No i zobacz, odczytaj wartość, która jest nad Twoją dłonią. Kije zawsze mierzone są od samego dołu do samej góry. Mimo że chwytamy generalnie kij, chwytamy realnie w uchwycie, który jest niżej, i paski mocujące kij też są niżej, ale wartość kijów zawsze podawana jest od samego dołu do samej góry i też w taki sposób sobie tą swoją wysokość kija
właśnie mierzymy. Także tutaj akurat mi wychodzi, na górze mam 120 cm i to jest ta moja podstawowa taka wartość dla osoby o wzroście 1,80 m. Jeśli chcesz mieć kije, żeby służyły Ci trochę do takiego chodzenia bardziej sportowego, intensywnego, to możesz zobaczyć, jak to będzie wyglądało, jeśli podniesiesz sobie rękę o 5 cm w górę. Nie dawajcie się zwieść temu, że ręka jak jest wyżej, to jest Wam z tym jakoś tak wygodniej. Wygodniej będzie Wam maszerować z krótszym kijem. Krótszy kij jest, szczególnie na etapie nauczania, łatwiejszy do opanowania, więc nie szalejcie z tą wysokością. I trzeci sposób ustawienia wysokości kija, jeśli nie macie ani kijów, ani jakieś miary, to trzeba się pobawić w matematykę. Najczęściej używanym i też przeze mnie używanym sposobem wyliczenia wysokości kija w sposób matematyczny jest iloczyn wzrostu i przelicznika 0,68. Czyli w moim wypadku 0,68 razy wzrost 1,80 daje wartość, jeśli dobrze pamiętam, jakieś 122 cm. Jest to taka wartość właśnie połowiczna. Dla osoby początkującej wartość będzie odpowiednia, ta niższa. Dla osoby już takiej wysportowanej może być ta wartość na poziomie tych 125 cm. W razie gdyby się Wam pojawiły wątpliwości, pytania, zawsze możecie zadzwonić do mnie. Numer telefonu właśnie pewnie Wam się wyświetla. Ewentualnie napiszcie maila, też chętnie Wam pomogę. Życzę powodzenia i do usłyszenia, do zobaczenia.